Skoro wiemy już, że dostępujemy zbawienia przez wiarę, musimy określić dokładnie, co to jest wiara. Istnieje tutaj wiele poglądów, wiele różnych określeń bliskich prawdy, nie oddających jednak istoty rzeczy. Aby zrozumieć, co to jest wiara, trzeba sięgnąć do Ewangelii. Trzeba przypatrzeć się ludziom, którzy spotkali się z Chrystusem i do których Chrystus skierował te słowa: idź w pokoju, twoja wiara cię uzdrowiła. Każda z tych osób przychodziła do Chrystusa z głębokim przekonaniem i ufnością, że znajdzie u Niego rozwiązanie swojego problemu. Nasze spotkanie z Chrystusem musi być podobne do spotkania z Nim niewidomego niewiasty, która prowadziła w mieście grzeszne życie, ojca, którego córka chorowała i zmarła. Przychodzą oni do Chrystusa, żyjącego wśród nich, zupełnie bezsilni, wiedząc, że nikt oprócz Niego nie może im pomóc. On jest ich ostatnią nadzieją i dlatego wołają: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Odpowiedź Chrystusa brzmi wtedy zawsze: twoje grzechy są odpuszczone, idź w pokoju. A kiedy proszą o uzdrowienie, mówi: twoja wiara cię uzdrowiła i czyni cud. Dziś odsłania się naszym oczom tragiczna prawda, że wielu spośród chrześcijan nie rozumie należycie, co to jest wiara. Wiara jest dla nich pewnym sądem intelektualnym, pewnym stwierdzeniem o istnieniu Boga, ale to nie jest wiara w znaczeniu ewangelicznym, dlatego że taka wiara nie ma żadnego wpływu na ich życie. Spełniają oni praktyki religijne, zwyczajowo, może na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, co tam może być po tym życiu, ale postępują w życiu tak, jak gdyby Bóg nie miał nic do powiedzenia, jak gdyby nie miał żadnego wpływu na aktualną sytuację ich życia. Tak postępują, jak gdyby sami musieli sobie radzić ze wszystkimi problemami i wszystkie problemy życia rozwiązywać. Pytamy, dlaczego tak jest? Gdzie szukać przyczyn takiej niby wiary, która właściwie jest jakąś niewiarą? Wielu spośród chrześcijan, którzy uważają się nawet za wierzących, zapomina jednakże o najważniejszym, mianowicie o tym, że przymiotem wiary jest pewność. Jeżeli ktoś zaczyna wątpić, to już schodzi z płaszczyzny wiary. Katolicka nauka o wierze wyraźnie stwierdza, że wiara z istoty swej łączy się z pewnością. U podstaw aktu wiary leży pewne rozumowanie, które można by wyrazić w formie następującego sylogizmu. Pierwsza przesłanka. Bóg tak powiedział. A więc to, co Bóg powiedział, jest przedmiotem wiary. Druga przesłanka. Bóg nie może się mylić. Bóg nie może nikogo wprowadzać w błąd. Bóg nie może kłamać. I z tego wniosek. Jeżeli wiem, że Bóg tak powiedział, to moja postawa wobec Niego może się wyrażać tylko w wierze. Wierze, która nie dopuszcza żadnej wątpliwości. Gdybym dopuścił jakąś wątpliwość, odrzuciłbym autorytet Boga. Byłoby to jakąś zniewagą wyrządzoną Bogu. Samo przypuszczenie, że Bóg może kłamać, że Bóg może być niewiarygodny, to już jest jakaś zniewaga wyrządzona Bogu.
Tymczasem w praktyce bardzo często wątpimy. Powątpiewanie to przeważnie nie dotyczy samych prawd wiary zawartych w formule wyznania wiary. Zazwyczaj tych prawd się nie neguje. Ale wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie. Czy wierzysz w to, że Bóg ciebie naprawdę miłuje? Że tak ciebie umiłował, że wydał swojego Syna na śmierć krzyżową? Czy wierzysz w to, że Bóg tak ciebie miłuje, że gotów jest w każdej chwili odpuścić ci twoje grzechy? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Głównym problemem wiary jest uwierzyć w miłość Boga. Do kryzysu wiary dochodzi zwykle na tym tle. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem! Nazywam się Grzesiek i chciałbym przedstawić wam parę myśli ze Słowa Bożego. Dzisiaj pytanie, czy człowiek w ogóle może być zbawiony? Czy jest to możliwe, żeby człowiek mógł na podstawie Słowa Bożego wiedzieć o tym, czy jest zbawiony i czy to zbawienie jest trwałe, czy też można je utracić? Aby na to pytanie odpowiedzieć, posłużę się Jana 3 rozdział, czyli otworzymy Słowo Boże z Ewangelii Jana, rozdział 3. I ten rozdział 3 zawiera w sobie rozmowę między Nikodemem a Panem Jezusem. Nikodem przyszedł do Pana Jezusa w nocy i zaczął Pana Jezusa chwalić. Natomiast Pan Jezus odpowiedział do niego, że musi się na nowo narodzić i to nowo narodzenie jest konieczne. Później, w trakcie tej rozmowy, są użyte przez Pana Jezusa słowa, takie jak przeczytam od 15, a w zasadzie od 14 wiersza. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Pan Jezus zaczyna tutaj do porównania z tym, co stało się w czasie, gdy Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Gdy ten przykład weźmiemy pod uwagę, to musimy wiedzieć, że Izraelici zgrzeszyli i konieczne było, żeby Izraelici, którzy chcieli być uratowani od konsekwencji ukąszenia przez węże, które były wtedy i kąsały lud, to konieczne było, żeby ci Izraelici spojrzeli
na miedzianego węża wykonanego przez Mojżesza. A to oznaczało, że jeśli spojrzeli na tego węża, to następowało natychmiastowe uzdrowienie. I ten przykład jest użyty przez Pana Jezusa jako przykład, jak działa zbawienie. Tamci Izraelici mieli do Słowa Bożego wygłoszonego przez Mojżesza zaufanie, że każdy, kto spojrzy na węża, ten zostanie uzdrowiony. I niektórzy spojrzeli. I tak samo jest z zaufaniem Panu Jezusowi, uwierzeniem w Pana Jezusa Chrystusa. Tak jest powiedziane przez Pana Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie zginął, nie poszedł na zatracenie, nie poszedł do piekła, ale aby miał życie wieczne. Co to jest życie wieczne? Jest to życie, które charakteryzuje Boga. Ono nie ma ani początku, ani końca. Jest to życie wieczne. Nie chodzi o życie nigdy nie kończące się. Chodzi o życie, które nigdy się nie zaczęło, ani nigdy się nie skończy. Takie życie ma Bóg i Pan Jezus Chrystus to życie tutaj obiecuje na podstawie uwierzenia w Niego. Aby każdy, czyli nie jest to limitowane do jakiejś specjalnej grupy, tylko każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, może mieć gwarancję, że nie pójdzie na potępienie do jeziora ognistego, do piekła, lecz że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. I to jest podstawa. Czy to zbawienie można stracić? Oczywiście, jeśli jest to życie wieczne, które nigdy się nie kończy, to na tej podstawie mamy niezachwianą ufność, że każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, nigdy nie straci zbawienia. Czy Ewangelia jest obraźliwa? Jak bardzo jest obraźliwa? Czy można mówić o skandalu, gdy chodzi o głoszenie łaski Pana Jezusa Chrystusa? Rozważmy dwie różne osoby. Pierwsza osoba to morderca Jeffrey, a druga osoba bardzo altruistyczna, niosąca pomoc innym ludziom. Jej imię to Matka Teresa. Nie potrzebujesz wiele czasu, aby zacząć analizować te kwestie. Musisz zacząć od tego, co zrobił Jeffrey Dahmer. Jeffrey był seryjnym mordercą i przestępcą. Zamordował 17 mężczyzn w sposób, którego nawet nie chcę opisywać. Miał proces i został skazany na wiele z tych morderstw. Otrzymał 15 wyroków za morderstwa i wyroki dożywocia za każde z tych przestępstw. W więzieniu ktoś głosił mu Słowo Boże. Jeffrey powiedział: i tak właśnie myślałem, zawsze wierzyłem w teorię ewolucji jako prawdę, że wszyscy pochodzimy ze szlamu, kiedy umieramy, wiesz, to koniec, nie ma nic. Jeffrey powiedział, że w to właśnie wierzył. Ale potem zaczął studiować Biblię i zaczął mówić takie rzeczy jak: przepraszam za to, co zrobiłem. Boże, pomóż mi. Jeffrey mówił takie rzeczy jak: czuję się bardzo źle z powodu zbrodni, które popełniłem. Myślę, że powinienem zostać ukarany śmiercią za te zbrodnie. Nie mam nic. Wszelkie słowa, które wypowiem do rodzin ofiar, będą wydawać się banalne i puste. Nie wiem, jak wyrazić żal, smutek. Który czuję z powodu tego, co zrobiłem ich synom. Jeffrey powiedział nawet: nie wiem, czy słyszeliście, ale w ostatnią niedzielę zostałem zaatakowany. Jakiś facet próbował podciąć mi gardło brzytwą, ale nie udało się.
Brzytwa się złamała, a moja szyja została tylko lekko zadrapana. I potem powiedział: Wierzę, że tylko ochronna łaska naszego wielkiego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uratowała mnie od poważnych obrażeń lub śmierci. Jeffrey został później zaatakowany i umarł w więzieniu. I potem myślisz o kimś takim jak Matka Teresa. Jej lista dokonań, zasług nie może być podana na szybko, ponieważ jest tak wiele rzeczy, które zrobiła dla innych ludzi. Posługiwała biednym, chorym i umierającym przez ponad 40 lat. W 1979 roku zdobyła pokojową Nagrodę Nobla i otrzymała najwyższe wyróżnienie w Indiach za służenie innym ludziom. Jej misje, misjonarze charytatywni pomagali ofiarom AIDS, ofiarom trądu i ta lista ciągnie się dalej i dalej. Ale czy wiesz, że Matka Teresa powiedziała, niektórzy nazywają go Iszwar, inni Allah, jeszcze inni po prostu Bóg? Ale musimy przyznać, że to On stworzył nas do większych rzeczy, do kochania i bycia kochanym. Ważne jest to, że kochamy. Czy wiesz, że Matka Teresa powiedziała, uczyńcie z waszej rodziny jedno serce pełne miłości, serce Jezusa przez Maryję? Czy wiesz, że Matka Teresa powiedziała, gromadzimy się, aby podziękować Bogu za 40 lat pięknej pracy Narodów Zjednoczonych dla dobra ludzi? Żaden kolor skóry, żadna religia, żadna narodowość nie powinny stanąć między nami. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Czy wiesz, że Matka Teresa, gdy jej wieloletni przyjaciel zapytał ją, czy nawracasz? Powiedziała, oczywiście, że nawracam, odpowiedziała Matka Teresa. Nawracam cię, abyś był lepszym Hindusem, lepszym muzułmaninem lub lepszym protestantem. Kiedy już znajdziesz Boga, to do ciebie należy decyzja, jak go czcić. Czy wiesz, że Matka Teresa powiedziała, że Maryja jest naszą patronką i naszą matką i zawsze prowadzi nas do Jezusa? Paweł powiedział, że Ewangelia jest zgorszeniem, jest obraźliwa. Na czym jednak polega ta obraza? Oczywiście nie wiem, gdzie teraz jest Jeffrey Dahmer i nie wiem, gdzie jest teraz Matka Teresa. Ale jeśli Jeffrey Dahmer wierzył w to, co mówił o Panu Jezusie Chrystusie i o tym, że on, Jeffrey Dahmer, był grzeszny, a Jezus, zmartwychwstały Zbawiciel, był zastępczą ofiarą przebłagalną za jego grzechy. Jeśli przez wiarę zaufał Jezusowi, to tu oto pojawia się obraza, zgorszenie krzyża. Dahmer jest w niebie, na które nie zasłużył. I wiesz, jeśli ta pani o imieniu Matka Teresa, altruistyczna, jak tylko to jest możliwe, jeśli ona ufała Maryi, jeśli ufała komukolwiek innemu oprócz Pana Jezusa Chrystusa, poza Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem, bez względu na to, ile dobrych rzeczy zrobiła, chcesz wiedzieć, jaka jest obraza, zgorszenie krzyża? Ona nie jest w niebie, na które nie zasłużyła, tylko w piekle, na które zasłużyła. Bo nie można być wystarczająco dobrym, żeby dostać się do nieba. Nie można zrobić wystarczająco dużo, żeby dostać się do nieba. To jest obrazą, zgorszeniem krzyża, o której mówił apostoł Paweł. Apostoł Paweł powiedział, postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Czy wiesz, co ludzie mówią odnośnie Jeffreya Dahmera? To najbardziej chora część wiary chrześcijan, że ich Bóg wybaczy i nie wyśle do piekła takiego potwora jak Dahmer.
ale będzie palił na wieki moją kochającą, miłą, nieszkodliwą, słodką babcię, bo była agnostyczką. A co z tobą? Może razi cię myśl, że Damer, Matka Teresa? Ale to ty, grzeszniku, musisz się pojednać z Bogiem. Jest większe przewinienie, a tym przewinieniem jest każdy z twoich grzechów, który jest wymierzony w Boga. Ile razy musisz napluć Bogu w twarz, żeby cię potępił? Bóg oferuje darmowe przebaczenie, pełne przebaczenie, oparte na osobie i dziele Chrystusa Jezusa Pana. Bóg okazuje swoją miłość do nas, że gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus umarł za nas. Bóg umarł za bezbożnych. I tak, czy myślisz o niesprawiedliwości Jeffrey Dahmer lub o naszej samosprawiedliwości Matka Teresa? Sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa może przykryć jedno i drugie, a jedynym sposobem, w jaki możesz ją otrzymać, jest wiara i tylko wiara. Ludzie spytali Pana Jezusa o to, co jest najważniejsze do wykonania dla ludzi, aby wykonywać wolę Bożą. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 28 do 29 wersetu. Wtedy zapytali Go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Podobną myśl powtarza wiele lat później uczeń Pana Jezusa. Znajdujemy to w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, 23 werset. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Czyli widzimy, wolą Bożą jest uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Wolą Bożą jest wierzenie w imię Pana Jezusa Chrystusa. Wolą Bożą jest uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. I czytamy o tym w wielu miejscach. Jedno z takich miejsc to jest znowu z Ewangelii Jana, 1 rozdział. 11-12 werset. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Podobne znaczenie mają słowa również wypowiedziane przez Pana Jezusa w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Tutaj czytamy 3 rozdział Ewangelii Jana od 15 wersetu. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I pod koniec tego rozdziału trzeciego również słowa Pana Jezusa mówią następującą treść. Ojciec miłuje Syna, to jest 35 i 36 werset. Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. A także 5 rozdział tejże Ewangelii, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to mówi Pan Jezus. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Te i wiele innych podobnie brzmiących obietnic znajdziesz w Piśmie Świętym, dlatego czytaj codziennie Biblię, Pismo Święte, Słowo Boże.
Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie egzemplarz Biblii, to możesz napisać SMS-a pod numer 739-089-088. Podaj tam twój adres, na który chcesz mieć wysłany egzemplarz bezpłatny Biblii. Dopóki będą Biblie dostępne, to bardzo chętnie się nimi podzielę. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!